Dzień dobry, nazywam się Maciej Zawistowski i w firmie DPS Software na co dzień zajmuję się oprogramowaniem Słud. Prowadzę szkolenia, świadczę wsparcie techniczne. Podczas dzisiejszego webinaru postaram się przybliżyć Państwu nowości, które pojawiły się wraz z nową wersją dodatku Słud 2023. Zapraszam serdecznie. Podczas dzisiejszego webinaru postaram się przybliżyć Państwu nowości, które pojawiły się wraz z nową wersją dodatku Słud 2023. Nowości SWOOT 2023 obejmują właściwie wszystkie obszary oprogramowania SWOOT. Słud Design, SWOOT Cam, SWOOT Nesting, SWOOT Report, a także nowości w zakresie instalatora Okuć oraz SWOOT Connect. Rozpoczniemy oczywiście od Słud Designa. W ramach nowości Słud Design wprowadzono wiele bardzo przydatnych usprawnień. Omówimy po kolei nową bibliotekę Słud, czyli procesy technologiczne. Zmiany wyglądu biblioteki materiałów i obrzeży poprzez wprowadzenie podglądów tekstur, moją ulubioną nowość, czyli ulubione elementy biblioteki słód, dodanie opcji wyboru szablonu, z którego chcemy skorzystać, tworząc nowy projekt, wprowadzenie kosztu do tabeli szerokości obrzeży, duże zmiany w interfejsie edycji parametrów SUDBOXów, wprowadzenie niezwykle potrzebnych widoków standardowych w edycji złączy oraz dodanie funkcji wstawiania wybranego złącza prosto z biblioteki. Rozpocznijmy od procesu technologicznego. Ta nowa funkcjonalność została wprowadzona dla producentów stosujących na swoich panelach lub laminatach procesy technologiczne takie jak klejenie, lakierowanie, polerowanie, kontrole jakości czy inne. Pozwala ona na stworzenie własnych procesów i dodanie ich do wybranego elementu, na poziomie panelu lub laminatu. Dodanie do projektu operacje widoczne będą w edycji panelu oraz w zarządzaniu materiałami. Pozwoli ono na sprawne dodanie procesów do innych elementów. Procesy dzielą się na dwa rodzaje: stosowane na panel i na ścianę. Każdy proces posiada zestaw parametrów, którymi go określamy. Wszystkie procesy możemy przyporządkować do utworzonych przez nas kategorii, aby łatwiej nimi zarządzać. Ponadto mamy możliwość określenia kosztu procesu i sposobu wyliczenia go. Analogicznie jak w materiałach. Istotnym parametrem jest Is Unary, który decyduje o tym, czy proces danej kategorii mogą być dodawane do jednego panelu w liczbie mnogiej, czy też tylko jeden ten parametr. Ten proces. Bardzo przydatną nowością jest podgląd tekstur w bibliotekach. W nowej wersji programu, kiedy przejdziemy do biblioteki materiałów lub obrzeży, zobaczymy dodatkową kolumnę, w której pojawiają się małe podglądy materiałów. Kiedy na najedziemy, widzimy, że powiększa się ten podgląd. Podgląd składa się z trzech elementów. Na środku mamy materiał główny, czyli rdzeń. Po lewej stronie, w lewym górnym narożniku, mamy teksturę nadaną na górną ścianę oraz ten niebieski, prawy, dolny narożnik to tekstura nadawana lub kolor do dolnego laminatu. No i moja ulubiona nowość, czyli dodanie ulubionych elementów biblioteki. Od teraz. Możemy wybrać dowolny element z dowolnej biblioteki i oznaczyć go jako ulubiony. Tak jak widać na nagraniu, w każdej z bibliotek na samej górze mamy wymienione ulubione elementy z tej danej biblioteki, oraz dodatkowo mamy dostępną gwiazdkę w prawym górnym rogu, gdzie mamy dostępne wszystkie ulubione elementy. Jak widać, kategorie pozwalają na grupowanie zestawów ulubionych elementów, które świetnie sprawdzą się w różnych typach projektów lub na przykład w kolekcjach zawierających powtarzalne sootboxy. Poprzez naciśnięcie edycji ulubionych możemy przejść do biblioteki ulubionych kategorii, stworzyć nową kategorię, nadać jej nazwę lub skopiować już istniejącą i przy dodawaniu nowego ulubionego elementu możemy przyporządkować go do wybranej kategorii. Jest to niezwykle użyteczne w przypadku kiedy mamy na przykład różne kolekcje mebli i po prostu mamy powtarzalne slotboxy złącza czy na przykład materiały. Ponadto, kiedy zastosujemy jeden z wybranych elementów z naszych ulubionych kolekcji, naszej ulubionej kategorii, jeżeli użyjemy go w projekcie, to ten element wyświetli się kolorem zielonym. To znaczy, że ten element został użyty w naszym projekcie. Kolejną nowością jest wybór wielu szablonów. Dotychczas mogliśmy utworzyć nowy korpus lub slotbox czy panel poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w bibliotece i wybranie utwórz nowy. Jednak nowo powstały projekt odwoływał się do jednego domyślnego szablonu. W nowej wersji slot możemy wybrać, z którego szablonu chcemy skorzystać i tym samym utworzyć nowy projekt w bibliotece z ustawieniami takimi, jakich potrzebujemy. Tak, jak tu widać, mamy dostępne wszystkie istniejące w naszych bibliotekach szablony do danego typu. Kolejna nowość to wprowadzenie kosztu do tabeli obrzeży. Dotychczas, aby rozdzielić różne szerokości oklein z podziałem na koszt, musieliśmy tworzyć oddzielne obrzeże, ustawiając zakres grubości panelu, do którego można zastosować dane obrzeże. W nowej wersji wprowadzono opcję kosztu do parametru odniesienie tabela szerokości, pozwalającego na utworzenie różnych opcji szerokości danego obrzeża. Po wygenerowaniu raportu znaleźć możemy nowy parametr cena łamana na metr, który określa cenę przyporządkowaną do obrzeża o danej szerokości. Szerokość dopasowana została na bazie grubości panelu. W tym przypadku zastosowano to samo obrzeże do trzech paneli o różnych grubościach, i jak widać, parametr EBMAT podłoga R, czyli odniesienie, przyporządkował trzy różne odniesienia z trzech różnych zakresów szerokości obrzeża, a co za tym idzie, różne ceny za metr obrzeża. W nowej wersji SWOOD zmieniono także interfejs. Edycji sudboxów. Kto tworzył lub edytował sudboxa, ten wie, jak uciążliwe może być szukanie parametru z długiej listy wszystkich dostępnych w zakładce definicji parametrów sudboxa. W nowej wersji wprowadzono filtrowanie parametrów w zależności od typu, a także okno wyszukiwania po nazwie. Możemy wybrać sobie, który typ. Parametrów chcemy zobaczyć. Możemy wyszukać dany element. A także, tak jak było widać na nagraniu, wprowadzono foldery, które odpowiadają kategoriom parametrów. Na pewno jest to nowość, która bardzo ułatwi korzystanie z tego interfejsu i tworzenie SWOOTBOX'ów. Kolejną, dosyć prostą nowością, ale niezwykle przydatną, jest dodanie widoków w edycji Biblioteki Złącz. Kiedy przyjdziemy do biblioteki, bardzo często uciążliwe przy tworzeniu nowego złącza było po prostu ustawianie odpowiedniego widoku, żeby zobaczyć, czy nasz, nasz podgląd złącza jest odpowiedni. Teraz możemy wybrać jeden ze standardowych widoków i zobaczyć, czy na pewno, na pewno wszystko stworzyliśmy poprawnie. I ostatnia nowość w ramach Swoot Design, czyli wstawianie złączy z biblioteki. Dotychczas mogliśmy korzystać ze złączy prosto z biblioteki poprzez przeciągnięcie ich na dane połączenie, natomiast no nie, było to, nie był to sposób dokładny. Teraz możemy po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy dane złącze i wybrać wstaw złącze między dwa komponenty. Program przejdzie wtedy do operacji wstaw złącze między dwa komponenty, ale już ze zdefiniowanym tym konkretnym złączem. Myślę, że jest to bardzo przydatna nowość dla osób, które lubią korzystać jednak prosto z biblioteki, z komponentów. Przechodzimy do Słódkama. W ramach Słódkama wprowadzono właściwie cztery nowości. Pierwszą są to nowe algorytmy frezowania, czyli udoskonalenie frezowania 3D. Wprowadzenie dostosowania przygotówki właśnie we frezowaniu 3D. Powierzchniowe obiekty graficzne, czyli możliwość zaimportowania plików STL. I zastosowanie na nie od razu automatycznych obróbek oraz automatyczne cięcie odpadu. Rozpoczniemy od algorytmu frezowania. Nowością w zakresie sfrezowania 3D jest udoskonalenie algorytmu obliczeniowego, ścieżki oraz wprowadzenie dodatkowych parametrów, w tym rozbicie dawnego parametru określającego naddatek na pionowe i poziome odsunięcie. Ponadto wprowadzono możliwość dodania frezowania konturu do obróbki zgrubnej, określenia poziomu dokładności kalkulacji ścieżki, a także edytowania parametrów bez automatycznej przebudowy. Dotychczas przy każdej zmianie e, przebudowa była automatyczna, co obciążało niepotrzebnie komputer. Dostosowanie przygotówki. W nowym frazowaniu pięcioosiowym możemy zdefiniować granice frazowania na bazie szkicu lub bryły. Daje nam to możliwość podzielania frazowania określonego modelu na etapy. Tak jak widać, jak jesteśmy w operacji, możemy wybrać, czy ograniczeniem frazowania ma być cała bryła, czy ma być to na przykład wybrany szkic. Tak jak widać, tu mamy podgląd całości wyłączono frezowanie konturu o którym wspomniałem na początku Teraz zaznaczono szkic Na tym przykładzie widać, że możemy wykorzystać także dodatkową bryłę, która ma ograniczać nam ścieżkę frezowania Wybieramy Właśnie to wyciągnięcie, przebudowa, i widzimy, że ścieżka jest ograniczona tylko do tej, do tej bryły wprowadzonej. Przykładem tego rozbicia operacji na dwie może być schemat przedstawiony na tym slajdzie. Po lewej widzimy obróbkę wykonaną standardową pojedynczą operacją przy użyciu narzędzia o niewielkiej średnicy. Natomiast po prawej mamy scenariusz, w którym operacja frazowania została podzielona na dwie. Pierwsza wykonana narzędziem o dużej średnicy oraz drugą zbierającą warstwę końcową narzędziem o małej średnicy. Jak widać, druga strategia pozwala nam na otrzymanie dużo krótszej ścieżki frezowania, co oczywiście przełoży się na skrócenie czasu obróbki. No ale w jaki sposób zostało to wykonane? Przyjrzyjmy się bliżej temu, temu przykładowi. W pierwszym, w pierwszym scenariuszu Program analizuje powierzchnię i przy użyciu narzędzia w tym przypadku FI8, tworzy bardzo długą ścieżkę obróbki. Jest to po prostu pojedyncza obróbka. Natomiast w drugiej opcji widzimy niebieską płaszczyznę odsunięcia, która posłuży jako granica pierwszej obróbki wykonywanej narzędziem FI20. Następnie pozostała warstwa materiału grubości równej odsunięciu zostanie zebrana za narzędziem FI8. Szacowana oszczędność czasu w tym scenariuszu to nawet 40%. Powierzchniowe obiekty graficzne. Pozostając w zagadnieniu frazowania 3D, poznajmy kolejną nową funkcjonalność. W nowej wersji programu wprowadzono możliwość bezpośredniego generowania programów na plikach w formacie STL. Nie ma konieczności żadnej konwersji pliku w SOLIDWORKS. Daje nam to możliwość do szybkiego tworzenia operacji z. Na bazie modeli, które zostały utworzone w innym oprogramowaniu. Automatyczne cięcie odpadu. Jest to ostatnia nowość w produkcie Słudkam. Funkcjonalność ta pozwala na określenie dwóch wymiarów prostokątnej siatki cielącej resztki po frazowaniu. Program dzieli odpad na określone prostokąty, które znacznie łatwiej jest usunąć z maszyny. Jak widać na tym przykładzie, Fres na początku dzieli to, co zostanie, to, co jest właściwie odpadem, dzieli na prostokąty, w tym przypadku są to w ogóle kwadraty, a następnie wycina model. Teraz widzimy, że wszystko, co jest odpadem zostało podzielone na po prostu mniejsze elementy. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku usuwania tego odpadu z maszyny, a także pozwala na zmniejszenie objętości końcowego całego odpadu. Ehm, obróbkę tę możemy zdefiniować takimi czterema głównymi parametrami. Dwa pierwsze A i B określają nam szerokość i długość po prostu tych prostokątów, na które będziemy dzielić odpad. A także mamy parametr C, który definiuje nam odsunięcie między linią cięcia a krawędzią modelu. Oraz d definiujący minimalną długość tej linii cięcia. tak, Czyli jeżeli mamy bardzo bliskie jakieś mm, odległości pomiędzy dwoma modelami, e, wynoszące na przykład kilka milimetrów, no to tam fres już e, nie będzie tego dzielił, bo jest to po prostu za małe i nie warto. Przechodzimy do słodkiego nestingu. W ramach nestingu wprowadzono nowości głównie dotyczące odpadu użytecznego. Jest to odzyskiwanie odpadu użytecznego, czyli definicja tego, w jaki sposób ten odpad ma zostać podzielony i wydzielony jako nowe płyty. Następnie wprowadzono także operację, która jest dostosowana właśnie do tego wydzielenia import tego odpadu, aby ponownie użyć go w następnym programie a także wprowadzono niezależne obracanie etykiet. Rozpoczniemy od odzyskiwania odpadu użytecznego. Jak widać na nagraniu, po utworzeniu nestingu, SUD automatycznie wykrywa odpad użyteczny na pozostałościach płyt. Tutaj podświetlony na czerwono. Nawet jeśli edytujemy rozkład formatek na płytach, odpad użyteczny zaktualizuje swoje wymiary oraz ilość wydzielonych części na tej jednej płycie. Tak, jak widać, tutaj wydzielono teraz dwa elementy tego odpadu. Sposób, w jaki ten odpad będzie dzielony i wydzielany podczas nestingu, definiujemy parametrami widocznymi na tym slajdzie. Mamy tutaj pokazane parametry dla całości biblioteki płyt oraz parametry dostosowane dla wybranej płyty. Jak widać, możemy określić przede wszystkim ilość odpadów użytecznych, czyli ustawiając ten parametr na 0, nie będziemy wydzielać w ogóle takiego odpadu. Jeżeli ustawimy na 1, no to oczywiście zostanie wydzielona jedna prostokątna płyta. Jeżeli ustawimy na 2, no to będziemy mieli dwa wydzielone elementy, jeżeli pozwoli na to aktualny układ na, na płycie. Oprócz tego mamy także dwa parametry: minimalna szerokość i wysokość odpadu oraz minimalna powierzchnia odpadu, określające po prostu minimum, które pozwoli na wykrycie takiego odpadu. Oprócz tego możemy określić także średnicę narzędzia, którym będzie to wycinane. Aby wyciąć ten odpad, oczywiście wprowadzono nową operację automatyczną odcinania odpadu użytecznego. Po utworzeniu nastingu ze zdefiniowanymi parametrami dotyczącymi odpadu użytecznego, możemy dodać nową, automatyczną operację odcinania właśnie tego odpadu. Jak widać tutaj, Program najpierw wycina elementy, a następnie odcina odpad wedle naszych ustawień. Przy określeniu narzędzia możemy zdefiniować, czy dana operacja ma dotyczyć jedynie pierwszego elementu odpadu, czy tylko drugiego, czy może obu. Tak jak tu widać, mamy podział na piłę i na frez, więc możemy zdefiniować, że na przykład pierwsze zostanie odcięte piłą, następnie odetniemy to. Frezem. Ostatnią nowością w ramach odpadu użytecznego jest import tego odpadu do nowego projektu. Po odcięciu odpadu użytecznego należy wygenerować raport. I tenże raport będzie zawierać specjalny plik XML. Tak jak widać, jest tutaj plik export. Następnie, tworząc nesting, przechodzimy do biblioteki płyt i importujemy płytę. Jest to nowa funkcjonalność. Wyszukujemy ten plik XML. Widzimy, że są zapisane płyty wygenerowane z poprzedniego projektu. Są one oczywiście zależne od tamtego projektu i mają konkretne wymiary. Importujemy je. Przebudowujemy sobie nesting. I widzimy, że nesting został rozłożony na płytach z tego właśnie. Odpadu. Także w nowym projekcie możemy wykorzystać odpad z poprzedniego. Ostatnią nowością w ramach SUD Nestingu jest niezależne obracanie etykiet. Jest to dostępne w nestingu manualnym. Wystarczy, że klikniemy i chwycimy jakąś etykietę i klawiszem R możemy ją obrócić. Przechodzimy do raportu SUD. W ramach raportu SUD wprowadzono nowość polegającą na generowaniu zapotrzebowania płyt dla projektu oraz tak zwany system report. W nowej wersji istnieje możliwość wyliczenia zapotrzebowania na płyty dla danego projektu. Możliwe jest to posiadając jedynie SUD Design. W nowej wersji znajdziemy w bibliotece materiałów dostęp do biblioteki płyt, która wyglądać będzie zupełnie tak jak dotychczas w Nestingu, jednak będzie wzbogacona o nowy parametr, tylko do oszacowania płyt. Zaznaczając ten checkbox, ustalimy, że dana płyta będzie wykorzystywana podczas generowania raportu do wyliczenia zapotrzebowania. System Report ma służyć dostosowywaniu pod siebie, pod swoje własne potrzeby. Konfiguracji raportu. Ten interfejs, który tutaj widzimy, jeszcze nie istnieje. Jest to na razie taki zamysł stworzony przez producenta, ale chodzi w tym o to, żeby samemu wybierać, jakie dokumenty chcemy generować podczas tworzenia raportu. Taką konfigurację konkretnych dokumentów, które chcemy wygenerować, możemy zapisać w wybranym pliku a następnie w ustawieniach słód mamy nowy parametr o nazwie System Report, w którym możemy zaczytywać różne konfiguracje raportu, które decydują o tym, jakie zostaną wygenerowane dokumenty. Przechodzimy do instalatora biblioteki okuć. Producent Eficat wprowadził bardzo dużo nowych komponentów dostępnych poprzez instalator biblioteki okuć, i są to nowe szuflady, nowe słudboxy przeróżne, a także instalator korpusów czyli będziemy mogli jeszcze pobrać sobie przeróżne przykładowe korpusy. Producent dostarcza słudboxy od producenta, stworzone na bazie komponentów producenta Bloom, i są to szuflady z kolekcji LegraBox, MetaBox i Movento. Tak, jak widać tutaj na tych zrzutach ekranu po lewej stronie, mamy parametry, w których możemy zdefiniować, który Swootbox chcemy pobrać, i taki właśnie możemy wprowadzić do własnej biblioteki. Oczywiście te Swootboxy są skalowalne, sparametryzowane tak jak należy. No i jedynym minusem jest to, że są one po angielsku, czyli wszystkie parametry będą po angielsku. My te sweetboxy już naszym klientom dostarczyliśmy e, jakiś czas temu, uaktualniamy je e, i oczywiście są w języku polskim, więc e, od Państwa zależy, czy, e, z których sweetboxów chcecie skorzystać. Wprowadzono także nowe sweetboxy producenta Hetish. E, tak jak widać, mamy tutaj po prawej stronie całą listę przeróżnych sweetboxów. No, i na końcu Instalator Korpusów, który pozwala nam na pobranie różnych przykładowych korpusów. Dostępnych jest ponad 50 modeli. Jak znaleźć ten Instalator? Musimy przejść do narzędzi, SWOOT Design, następnie Connect, i tak jak widać na tym screenshotie po lewej, widzimy Instalator Biblioteki Okuć kiedy to wybierzemy, włączy się oddzielna aplikacja i na zrzucie ekranu po prawej stronie widzimy listę parametrów i listę konkretnych słodboxów, które możemy pobrać, zatwierdzić i zostaną one dodane do naszej biblioteki. Oczywiście także w języku angielskim. Przejdźmy do Słod Connect. Czym jest Słod Connect? Słód Connect to miejsce, w którym znajdziemy wszystkie połączenia z oprogramowaniem albo platformą innej firmy. Czyli jest to takie narzędzie, które pozwala nam na importowanie jakichś komponentów stworzonych w innych oprogramowaniach. Przykładem jest, na przykład Bloom Import. Bloom Import od pewnego czasu był już dostępny. Aktualnie został on udoskonalony i poprawiono wszelkie błędy, także można z niego już śmiało korzystać. Pozwala on na stworzenie w oprogramowaniu dostarczanym przez producenta Blum różnych korpusów, projektów z wykorzystaniem komponentów typu szuflady, drzwi i wszystkim tym, co dostarcza producent Blum. Stworzenia tego właśnie w tym środowisku Bluma. Na ich stronie i e serwis, a następnie zaimportowanie tego modelu, tego całego projektu do słuda z, ze wskazaniem, jakich materiałów chcemy użyć na wybranych formatkach. I po takim imporcie mamy pełny projekt w słudzie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań.